Siemaneczko, z tej strony Pikachu Helm. Dzisiaj gramy w grę, która nazywa się Special Ops Group 2. I już z nią sobie trochę grę, żeby ją przetestować. Jest naprawdę bardzo fajna. Tylko mało osób w nią gra i właśnie na multiplayerze jest słabo. Dlatego zrobimy sobie boty. A zaczekajcie, wyłączę internet. Bo do botów oczywiście nie potrzeba internetu. I tu mamy takie tryby jak klasyczny tryb, którego nie rozumiem. Naprawdę, nie rozumiem tego trybu. Flaga, zombie i bomba. My oczywiście idziemy na klasyczny. A dobra, chodźmy na pokój. I zobaczcie, to jest naprawdę wielkie podobieństwo CS-a. Na przykład będę... O, te terroryści, tu mam sklep oczywiście. Muszę sobie przesunąć to, bo tu będę mieć problemy z wybieraniem na przykład noża. Znaczy, boty ze swoją inteligencją nie wróżą, chyba że im settings... Bo na początek jest, żeby byli łatwi. A ja na telefonie nie umiem takiej rzeczy grać, więc najwyżej na normalu pogram. A ja od razu mówię, że sobie... ekran tutaj sam ustawiałem, żebym miał łatwiej. A i tu mamy nieskończony sklep, czyli na przykład jak zabiję kogoś, to nie jest tak jak w sensie mamy kilkanaście sekund, tylko jest na zawsze. A i nie mamy obrażeń od upadku, to jest minus. Bo nie ma realistyki. No widzicie, już mamy tutaj naszą wygraną. Kurde, za szybko wystrzeliłem. Tu mamy oczywiście, możemy sobie akurat ile chcemy armora kupić. Na przykład wezmę... Jezus, Jezus. A dostałem za obejrzenie takiego czegoś, ale to niechcący. Na przykład mamy smoka, trochę armor. Na przykład tu możemy... I się nie zasmałkować po prostu. Miejsce, które chcemy. Tu zejdziemy sobie elo. Już tam się nawalają, jak słyszycie. Jeśli wam się seria spodoba, będę grał multiplayera. Bo mapki grafiką nie są najlepsze, ale... Aha, dobra, włączyłem adrenalinę, czyli takie coś, co spowalnia nam czas na kilka sekund. I sobie słyszymy takie wielkie bicie serca, więc... No. Tam jest nasz. I tu na przykład możemy mieć właśnie podwójnego SMG-ka, jak teraz widzicie. No, łączyłem to. A i tu, dlatego że tu jest napisane 7, to nie oznacza, że mam 7 tylko kul w magazynku. Tylko 7 takich magazynków. Zobaczcie, widzicie, teraz mam 6. Jest tak, dlatego nie opłaca się przeładowywać tak bardzo. Dlatego właśnie tu się nie opłaca przeładowywać. Póki ammo się nie skończy. Chyba, że już trzeba. Kupmy sobie najtańszy karabinek. No dobra. Ale dwoma pociskami chyba nie będę latał, nie? Gra nie jest prosta, jak sobie na przykład zmęczym ekspertą. I na jednym z odcinków będę mógł to zrobić, tylko musicie... Napiszcie komentarz. I ten... po prostu napiszcie komentarz, jak chcecie, żebym nagrał najtrudniejszy poziom trudności na botach. Pewnie będę co sekundę umierał, ale...
O kurde, niechcący. Dobra, ten ma jakieś dobre. Bo większość broni ma takie słabe celowanie, ale ten ma. Dobry karabin, widzę. A, i często opłaca się właśnie brać karabiny. Aha, włączyłem. To są terrorystów, ale to ładnie wygląda i to mi się chyba podoba. To jest taki M4. Tam nie żyje. Kurde! Zapomniałem, że tu się nie dostaje obrażeń. No dobra, mam 10 tysięcy. Mam snajperki, ale ja nie jestem snajperem jakoś. Nie, no takie bronie to mi się podobają, tylko przydałyby się na przykład dwa Desert Eagle. No i proszę bardzo, mogę, bo mogę. Jeszcze sobie pewnie kilkanaście razy będę zmieniał moje ustawienie klawiszy tutaj, ale no, bo nie zawsze jest wygodne. Dobra. Przeładujmy sobie. No i lecimy jeszcze na górkę. Jezus! Jezus! Dużo armora mi. Znaczy 15 armora mi. No co za kurde! Na konsoli mi piszą. Piszą mi, kiedy ja odcinek nagrywam. Co to ma znaczyć? O, teraz mam jeszcze więcej pieniędzy i mogę sobie na przykład kupić. Na przykład mogę sobie nawet najdroższy karabin taki kupić. Ale ja sobie kupię AK-12, który ma dwa mody, widzicie? Ma karabin taki i trzy naraz. Trzy pociski tak w jedną sekundę. Ja wolałbym jednak na daleko tej funkcji używać, bo celne są. Całkiem. Ale jednak mod pierwszy jest najlepszy w każdej broni. Zobaczcie. Czekajcie, teraz jakbym tylko kogoś znalazł, to takie. A nie, to mój, zapomniałbym. Na przykład mogłem takie coś zrobić sobie po prostu. Trochę polatać. Ale jak widzicie, kontrterroryści są mega mocni, więc zmieniamy team i idziemy do terrorystów. Takie, o ja oberwałem, nie żyję. Żeby zostać widocznie, padło na zawał serca z dwoma diglami w łapkach. No i teraz jesteśmy tutaj i kupię sobie to, trochę armora. I tu macie oczywiście okienko z broniami, które wcześniej kupiliście, wybraliście. Usłuchajcie się. No i no, ja bardzo nie lubię snajperek trochę w tej grze. Nie, no, po prostu ja, jak dla mnie są beznadziejne. Wolę karbinkami takimi właśnie snajpić. Lecz nie tak nawalę ciągle, tylko tak pojedynczymi strzałami. Lepiej się chyba przybliżyć. No i proszę bardzo, widzicie. Ich jest dodatkowo, że. Po prostu nie wiem dlaczego, ale antyterroryści mają są mądrzejsi w tej grze od terrorystów, botów. Dobra, zdjęty Hunter. Zobaczę co on miał. A dobra, chodźcie, zrafujemy sobie ich. To jest Negev czy co? Ja dawno w CS nie grałem, więc możecie mnie poprawić. Dobra, nawala. O kurde, ale snajpią. Beznadziejnie bym. Co snajpisz? No ma. A tam jest nasz. Tam się z kimś leje. Pomogę mu, jak tylko tamtego typa znajdę.
No dobra. A jeszcze raz włączyłem ten tryb. I oboje mają tą snajperkę? Nie mają czegoś lepszego. Znaczy, to też działa jako. A nie, bo to jest taki karabin też. Karabino snajperka, co nawala i jako snajperka, i jako karabin maszynowy. Myślę, czy sobie taki. Enu, broń mi znikła. Ja nie mogę, dobra. Jest ich jeden, to lecimy. Dobra. Może se po snajpie chociaż. Ale nie, ten karabin snajperski jest po prostu słaby. No dobra. No, wygraliśmy. Terroryści, bo skończył się czas. A to jest dziwne, bo skończył się czas, ale my mieliśmy więcej punktów. O, i to jest ten. Zobaczcie. A mogę też tak nawalać. I to jest coś. Mogę być i snajperem, i latać z karabinkiem. A dobra, to sobie od razu kupię na przykład anakondę. To jest rewolwer, który jest świetny. Gdzie oni są? Tam są? I to jest taki mega dobry broń. I trochę głupie jest multi, że każdy kupuje tą broń i po prostu leją się tą, bo to jest najlepsza chyba broń w grze. Bo i karabin, i snajperka to jest. Snajpa go zdjąłem. No. Dobra, ja jeszcze sobie zarobię na tego najlepszego minigana i trochę porozwalamy. Na koniec odcinka będzie taka rozwałka miniganem w roli. Ja ci dam snajpić! Jak widzicie, ta snajperka jest mega OP. Nie wiem, czy nie ją znerfią. Ale chyba nie właśnie. A jak dlatego, że jej nie znerfią, to będzie dalej OP. To jest coś głupiego, bo każdy lata z tym karabinkiem. No i nie ma sensu chodzić na multi, ale. Wow! Jak strzeli mi Heda. A ja mam coś, że mogę restart. Klikam restart. I to jest jakby od razu koniec czasu, więc. Kurde, jeszcze mnie nie stać. Muszę kogoś zdjąć z pistoletu. Muszę kogoś zesnajpić z pistoletu. I potem się cofnąć do sklepu. A nie, to jest mój. A to jest. Jest! Widzicie to? Najdroższa rzecz, jaka jest, właśnie ją zakupiliśmy. Którą też miałem, ale dobre tam. Czekajcie. Uj. A niech nie klikłem. Nie trafiłem, dobra. Idę z wami. Chłopaki. O, tu jest też papier bizon, jak widzieliście, leżał sobie. No, tak samo jak to. Uzbierałem te 12 tysięcy. No i koniec. I dobra, jak gra wam się spodoba, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. A i zapraszam was na mojego Instagrama, który się nazywa. Już wam wyskakuje na ekranie. Więc dobra, do zobaczenia i cześć.